Dzisiaj opowiem wam o potencjalnej wojnie kosmicznej, która odbyła się na Antarktydzie. Operacji o kryptonimie Deep Freeze. Tajemniczej, naukowo-militarnej ekspedycji Amerykanów na Antarktydę, która odbyła się w 1954 roku. Około 70 lat temu Amerykanie zorganizowali olbrzymią wyprawę na Antarktydę. Było to powtórzenie wyprawy z 1947 roku, zwanej pod kryptonimem High Jump, czyli Wysoki Skok, która nie miała nic wspólnego nomen omen z nauką. Po prostu była to ekspedycja czysto militarna, która miała podjąć jakieś działania wojskowe na kontynencie Antarktydy. Jakie? Do dziś do końca nie wiadomo. Wiadomo, że Amerykanie 1947 roku ponieśli druzgocącą klęskę i błyskawicznie się stamtąd wynieśli, a znany polarnik Richard Byrd został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym i uznany za chorego umysłowo. W 1954 roku Amerykanie wyruszyli na południowy kraniec Ziemi jeszcze raz. Co ciekawe, jednym z dowódców został nie kto inny, tylko właśnie oskarżony o choroby psychiczne Richard Byrd. Tym razem oficjalnym rozkazem armii amerykańskiej, tak jak wcześniej wspomniałem, uznany za człowieka zdrowego psychicznie. Kompletnie nie wiadomo, co się tam działo. Wiadomo tylko, że wylądowali i prowadzili jakieś działania. Dokładnie nie wiadomo, o jakie chodziło, ale to są działania prowadzone na tym samym terenie, który to próbowali zająć w 1947 roku. Terenie tak zwanej Nowej Szwabii, czyli terenów, które to III Rzesza, no badała te tereny przed II wojną światową. Chodzą pogłoski, że Amerykanie chcieli użyć na Antarktydzie broni jądrowej. Jednak w wyniku protestów społeczności międzynarodowej tej broni nie użyto. Z drugiej strony mówi się, że jednak takie próby były, ale do tej pory wszystkie dokumenty, które stoją właśnie za sprawą o tym kryptonimie High Jump czy Deep Freeze, są utajnione i nie ma do nich żadnego dostępu. I teraz jednym z tajemniczych elementów tej wyprawy, do tej pory do końca niewyjaśnionym, jest zagadka śmierci admirała Byrda, który to zmarł w 1957 roku. Dokładnie dlaczego, w jakich okolicznościach, nie wiadomo. A co więcej, to nie jest koniec. W następnych latach Amerykanie przygotowali kolejne takie wyprawy, ćwicząc swoje siły na Alasce. I to nie tylko siły lądowe, ale również siły morskie, lotniskowce, po czym po prostu zrezygnowali z tej koncepcji. Dlaczego? Nie wiadomo. Wiemy, że w 1954 roku marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przeprowadziła na Antarktydzie operację Deep Freeze. Akcję, którą u nas nazywamy akcją siarczystego mrozu. Pozostaje ona jedną z największych tajemnic XX wieku. Bardzo mało wiadomo na temat tego, dokumenty w dalszym ciągu są niedostępne. To są wszystko sprawy utajnione i aby to pojąć, trzeba się cofnąć do poprzedniej operacji, operacji High Jump, czyli operacji Wysokiego Skoku, która zakończyła się w 1947 roku. Była ona tylko formalnie naukowa, była, umówmy się, czysto militarna, ponieważ wśród około 5000 ludności, która tam była, było tylko kilkudziesięciu naukowców. Mówi się nawet o 24. Tak jak wcześniej wspomniałem, była to operacja czysto wojskowa i dlatego powstaje pytanie, dlaczego Amerykanie traktowali ją dla swojego bezpieczeństwa jako najważniejszą i dlaczego wysłali tam lotniskowiec, cały zespół uderzeniowy? To jest dziwne, okej? No bo jeżeli miałaby to być operacja, którą traktowano jako, no uczymy się manewrów w zimie, prawda? Uczymy się tego, jak działać podczas zimy walcząc z ZSRR, to przecież można było wykorzystać Alaskę, można było wykorzystać północną Kanadę, a tutaj lecimy na Antarktydę. Coś jest ewidentnie nie tak. Bardzo dużo mówi wywiad udzielony przez admirała Byrda. On był takim naukowym konsultantem tej wyprawy. Nie był dowódcą, był weteranem badań antarktycznych z wywiadu właśnie przeprowadzonego dla prasy chilijskiej w 1947 roku. Dlaczego chilijskiej? No bo ekspedycja stacjonowała w chilijskich portach i według tego wywiadu zostali zaatakowani i faktem jest, że stracili w bardzo krótkim czasie około połowy swoich samolotów i admirał, co więcej, mówił w tym wywiadzie o tym, że, uwaga, cytuję,
ląduje. Amerykanie muszą się liczyć z tym, że będą musieli stawić czoła obiektom latającym, które w ciągu kilku minut są w stanie przelecieć z jednego bieguna na drugi. No i cóż, Amerykanom bardzo trudno było wytłumaczyć, dlaczego nie znaleziono żadnego z samolotów, które się rzekomo miały rozbić, które miały zostać zdziesiątkowane. Wymyślano bajerę, że samoloty przecierano denaturatem szyby w samolotach, żeby one nie zaparowały. No i tam piloci się po prostu zatruwali oparami i uderzali w śnieg, po czym przez ten śnieg zostali zasypywani i dlatego nie było widać żadnych wraków, czy żadnych śladów w ogóle nie znaleziono. Problem polega na tym, że tych wraków nie znaleziono do dzisiaj, przez prawie 70 lat. Halo. Z relacji jednego z członków załogi wynikało, że tam latały jakieś obiekty dziwne, kuliste, które nie dawało się zestrzelić i zestrzelały nawet samoloty amerykańskie i zatopiły nawet jeden okręt. Tak wynikało z zapisów. I Amerykanie bardzo gwałtownie zareagowali, deprecjonując te doniesienia i w związku z tym potraktowali admirała Byrda jako osobę psychicznie chorą i zamknęli go w zakładzie. Niemniej, najwyraźniej nie była to sprawa jednak wyssana z palca, dlatego że parę lat później podjęto decyzję o realizacji właśnie po tej operacji High Jump, tej drugiej operacji. Operacji siarczystego mrozu na Antarktydzie, która miała być podobnym jakby uderzeniem lotniczo-morskim i w związku z tym magicznie przywrócono admirała Byrda. Jeszcze raz wracasz. Come back! Amerykanie przez długi czas depresjonowali czy umniejszali rangi generałowi Byrdowi i niemniej w momencie, kiedy przygotowywali odwet, to znaczy operację Deep Freeze, to od razu powołali go na konsultanta głównego. To jest dziwne, okej? I bardzo ważną informacją, ciekawą informacją omówiącej o randze tej operacji jest to, że na krótko przed jej realizacją rząd amerykański rozgłaszał, że będzie chciał użyć tam broni jądrowej. Dlaczego? No sprawa jest dość prosta. Antarktyda jest formalnie terytorium bezpaństwowym, na którym w związku z postanowieniami ONZ miała nie być testowana broń jądrowa, więc Amerykanie, żeby uzyskać akceptację wspólnoty międzynarodowej, musieli prowadzić jakąś kampanię propagandową i to jest bardzo ciekawe, dlatego że wzbudziło to tak ostry sprzeciw krajów położonych najbliżej Antarktydy, to znaczy chodzi mi o m.in. Chile, Nową Zelandię, Argentynę. No oni po prostu od tego zamiaru po tym sprzeciwie odstąpili i trudno powiedzieć, czy rzeczywiście tam w ogóle walczyli, bo o ile tej pierwszej operacji wiadomo, że walczyli, bo zostali zdziesiątkowani, ponieśli straty samolotów. W przypadku tej drugiej operacji, operacji Deep Freeze, w ogóle trudno powiedzieć, co się tam działo, dlatego że Amerykanie nie udostępnili żadnych danych o stratach. Nie można wykluczyć, że te siły, które im się sprzeciwiły poprzednio na Antarktydzie, ich już tam nie było, o to mi chodzi. Są też hipotezy mówiące o jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Trudno mi jest sobie to wyobrazić, żeby taka cywilizacja walczyła z Amerykanami i gdzieś się zaszyła na Antarktydzie. No. Są też doniesienia takie, że Amerykanie jednak tej broni jądrowej użyli na Antarktydzie. Uważam, że raczej by tak nie było i tak raczej nie było, bo pozostałyby tam po tym zapewne ślady. Amerykanie po prostu się wycofali i trudno jest mi powiedzieć, czy ten przeciwnik, który ich zaatakował podczas poprzedniej rozprawy, tam jeszcze był, czy nie był, czy może kropnął. Ale w każdym razie nic nie wskazuje na to, żeby Amerykanie odnieśli tam jakieś takie szeroko pojęte zwycięstwo. Jedno jest pewne, Antarktyda stała się areną nieznanej, tajnej wojny XX wieku, możliwe, że z Adolfem. Tak, chodzi mi o tego Adolfa. Punktem zaczepienia moich słów niech będzie zdanie, które rzekomo w 1943 roku miał wypowiedzieć głównodowodzący niemieckiej floty admirał Karl Dönitz. Uwaga, cytuję. Niemiecka flota podwodna jest dumna z tego, że zbudowała dla Führera w innej części świata Shangri-La, nieprzeniknioną twierdzę. Brzmi bardzo poetycko, jednak problem polega na tym, że nie ma jednorazowego dowodu na to, że prawdziwość tej wypowiedzi jest zasadna, że takie coś zostało wybudowane. Tropiciele spisków widzą to jednak w zeznaniach Wittinga Quisinga, kolaborującego z Niemcami premiera Norwegii, który po swoim aresztowaniu miał zapewniać, że uwaga, choć mógł, nie skorzystał z propozycji ucieczki ubotem w bezpieczne, odległe od Europy miejsce. I teraz tak, są zwolennicy teorii, że po upadku III Rzeszy Niemcy ewakuowali z Europy coś więcej niż kilku fanatycznych zbrodniarzy, wskazują również na przebieg operacji High Jump, że ona może być z tym powiązana. Ich zdaniem Amerykanie ponieśli podczas manewrów właśnie znaczne straty i musieli pospiesznie zdecydować, wcześniej niż początkowo planowali, musieli się ewakuować z Antarktydy po przegranych starciach właśnie z Niemcami, wspieranymi przez zaawansowaną technologicznie broń z mitycznym latającym spotkiem Hannibal na czele.
brzmi nierealnie, no ale bierzmy pod uwagę, że to jest 46-47 rok, a wojna zakończyła się oficjalnie w 45. Jeszcze bardziej fanatyczna wersja tej teorii sugeruje, że amerykańska wyprawa miała napotkać na Antarktydzie nie tylko Niemców, ale także kosmitów, przybyszów z innej planety. Rosjanie przyjęli część raportów, są one dostępne w PDF-ie w internecie. Można poczytać, że właśnie Amerykanów przywitano śrutem. To na nich otworzono początkowo ogień, to samo z Byrdem. Można ogarnąć na YouTubie jego wywiad po pierwszej wyprawie, gdzie mówi, że trzeba zwiększyć na granicach polarnych obstawę, bo tam się naprawdę dzieje nieciekawie. Antarktyka z obcymi jest ciekawym scenariuszem, bo zobacz, kto ogarnie na biegunie zimna, że żyją sobie kosmici w sumie. No to ja bym nie ogarnął, co nie, do dzisiaj. I w sumie, no przez lata wielu wskazywało na rzeczy takie jak te piramidy, które są podobne do egipskich, które możemy zobaczyć na przykład przez Google Earth. Twierdzili, że one są podstawą myśl, że obcy faktycznie stworzyli swoją własną infrastrukturę. No, infrastrukturę, którą możecie zobaczyć z Google Earth. No, halo. Jednak dla mnie bardziej ciekawa jest koncepcja tego, że tam mógł uciec pan Adolf, uciec na Antarktydę, a Amerykanie, chcąc go ostatecznie pokonać, zrobili operację High Jump. Hitler fascynował się Antarktydą, to jest zasadne, by tak myśleć. Dostrzegł szansę, jakoby rozległy kontynent zapewniał idealne warunki do kryjówki, gdyby coś poszło właśnie nie tak, jak poszło podczas II wojny światowej. Niemieccy specjaliści i naukowcy po wojnie tworzyli, umówmy się, niesamowite rzeczy dla USA i ZSRR. Co więcej, dawano im na przykład nową tożsamość, czasami pozwalano nawet badać kosmos. Werner von Braun jest tym najlepszym chyba przypadkiem, najbardziej znanym. Bardzo mi się to zgadza. No zobacz, przegrywasz wojnę, uciekasz na Antarktydę, gdzie zbroisz się i szykujesz odwet. Co więcej, jeśli połączymy to z faktem, że po wojnie znaleziono bardzo niewielu wysokich rangą urzędników NSDAP i kombem pasji Hitlera do Antarktydy i tego, że nie chciał pokazać swojej technologii, no to jest mocne, co nie? To jest mocne. Biorąc pod uwagę to, że jeden z bunkrów nazistów na Antarktydzie odkryliśmy już, a nie wiadomo, czy nie ma ich więcej. No zobacz, no skoro Hitler miał ciągoty do Antarktydy wcześniej niż Amerykanie, mógł wcześniej robić tam bazy i lepiej się skryć i szykować odwet. Amerykanie to odkryli i postanowili posłać tam swoje wojska, w sumie nie mówiąc o tym nikomu. Tam obskoczyli w pierdziel, bo tajne technologie niemieckie ich, no, zaskoczyły, jak na przykład te statki przypominające UFO, no myśleli, że to będą jakieś niedobitki. Niestety, postanowili później po tym obskoczeniu w pierdzielu raz na zawsze rozprawić się z nimi podczas rundy drugiej, ale tam już ich nie było. Dlaczego? Zmarli z głodu? Czy może ktoś inny ich napadł? A kto? Nie wiemy. Z tym głodem to też jest taka średnia gadka, bo tam odkryto, że są tereny zielone na Antarktydzie, gdzie tam naprawdę można niekiedy uprawy stosować. Może było za mało tego, no albo może właśnie ta rasa kosmitów mogła ich napaść. Nie wiem, może za jakieś 100 lat, kiedy dowiemy się ostatecznej prawdy o tej operacji High Jump, to już nie będą domysły. Dajcie znać, czy chcielibyście podobny film o przełęczy Diatłowa, a was jeszcze zapraszam na film o tym, czy przeżyłbyś sąsiadów na moim drugim kanale. Pa, pa!